Jestem już w samochodzie i właśnie wyruszam, ale widzicie po mojej twarzy, że coś jest zrobione, więc od razu może to powiem. W ogóle ten vlog to będzie jakaś jedna wielka metamorfoza, bo nawet się nie zorientowałam. Dopiero później okazało się, że wszystko mówiłam na dzień po dniu, więc ja będę wyglądała całkowicie inaczej zaraz. Nie, oczywiście żartuję. Więc wczoraj byłam na zabiegu i słuchajcie, opowiem wam po prostu, co robiłam, bo to i tak wyjdzie i tak jak mówiłam wcześniej z tymi zębami, ale zęby wyglądają ślicznie. Nie mogę się teraz uśmiechać, bo widzicie, że zrobiłam górną wargę, ale nie zrobiłam jej dlatego, żeby ją powiększyć, bo moje usta naturalnie są duże i to mi wystarczało. Ja miałam dysproporcję górnej wargi teraz i teraz dalej to widać. Po prostu robiłam to wczoraj, więc te usta są spuchnięte, one tak nie będą wyglądały, one są za duże, o wiele. Na ten moment one zejdą za 2 dni, za 3. I coś, co jeszcze robiłam, to wypełnienie doliny łez. Nie wiem, czy teraz już to widać, bo jest jeszcze opuchnięte i trochę mi opuchlizna, teraz patrzę do lusterka, trochę mi opuchlizna jeszcze przebija. Ale wypełniłam tę dolinę łez, ponieważ ja przez całe życie wyglądałam, jakbym była chora, zła, smutna, przez to, że miałam po prostu, wiecie, takie wory pod oczami. I stwierdziłam, że kurde, to jest coś, co bardzo mi przeszkadza, tak samo jak ta dysproporcja ust. I po prostu sobie to zrobię, bo wiecie, jak ja pracuję, że przerabiam te filmy, przerabiam zdjęcia, jakby cały czas jestem skazana na to, że muszę patrzeć na siebie godzinami i zauważa człowiek takie różne rzeczy, które normalnie by się nie zauważyło. A że miałam okazję, mogłam to zmienić, to po prostu zmieniłam. Od razu mówię, te usta tak nie będą wyglądały, one będą o wiele mniejsze. Przepraszam, tak mi się dziwnie mówi, bo jeszcze one są spuchnięte i jakby nie odbierzcie mnie, jakbym była super sztuczna, jakbym chciała być super sztuczna. Nie, to tak nie będzie wyglądało, to jest chwilowe. Jadę teraz zrobić włosy, przedłużyć włosy w Łodzi, więc czeka mnie godzinna podróż z Warszawy do Łodzi i robię to dlatego, że ostatnio wygrzebałam moje zdjęcia z 2014 roku, kiedy byłam w pierwszej liceum, miałam przepiękne, ciemne, kręcone włosy do pępka. Przepiękne. I stwierdziłam, że znowu chcę mieć na chwilę długie włosy, więc po prostu sobie przedłużę na jakiś czas. To jest coś, czego zawsze chciałam spróbować. Wiecie, fajnie mieć tak jednego dnia krótki włos, a następnego już długie, bo ja nie mogę zapuścić tych włosów. To znaczy one rosną trochę, ale trochę i one są takie... Mało jest ich. Więc jak mam okazję zobaczyć się w długich włosach, to na pewno to zrobię i nie mogę się doczekać, jak będę wyglądała. Także... Idziemy! Nie zdążyłam zjeść śniadania, więc... Zajechałam po drodze do McDonalda, bo wrapa z krewetkami jest super pyszne. Musicie spróbować, jeżeli jecie takie rzeczy. Ja czasem jem. Mam jeszcze godzinę i 10 minut. Będę na 12:02, więc spoko. I nie mogę doczekać włosów, Boże. Chcę mieć takie do biustu. Zobaczymy, jak to będzie na mnie wyglądało. Jak źle to ściągnę. Jakby nie ma żadnego parcia. Najpierw to ja sobie chyba stanę i szybko zjem. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład jestem taką introwertyczką, że ja nienawidzę jeść z kimś. Ja będąc w związku, to dopiero po 2 miesiącach pewnie jadłam normalnie, wcześniej się wstydziłam. Naprawdę. Jak mam wybrać, czy jeść w restauracji ze wszystkimi normalnie, jak normalny człowiek, to ja wolę sobie zjeść sama w samochodzie. Nie wiem, czy też tak macie, ale dla mnie to jest normalne. Włosy już zrobione. Tak się śmiesznie jeszcze z nimi czuję. One się jeszcze wtopią w moje włosy. Muszę je umyć moimi szamponami z fioletowym. Ale takie są długie. Patrzcie, do biustu. Wygląda całkowicie inaczej. Zaczęłam skręcać szafkę do garderoby, bo moje kosmetyki już się tutaj nie mieszczą.
Więc to wszystko będę sobie układała w przeciągu pewnie kilku następnych dni. Robert leży i ogląda Peaky Blinders. Hej wszystkim, nowy dzień. Ja właśnie się ubrałam, jedziemy z Robertem zrobić zdjęcia i słuchajcie, to jest look, który dostałam od H&M-u właśnie do zrobienia zdjęć i czystymi włosami. Jak mam je tak założone za ucho. Nie przypominam wam Britney Spears z Oops, I Did It Again. Wtedy, kiedy miała taki lateksowy komplet. Najpierw jadę na event Laury Mercier, pierwszy event. Może nie event, ale press day. Wcześniej właśnie nie współpracowałam z tą marką, więc super się cieszę, bo kocham ten puder transparentny. Pokażę wam jeszcze, jaki makijaż sobie zrobiłam. Zrobiłam kreskę, ale na... jak mam to powiedzieć, na górnej powiece. Poza ruchomą powieką. I tu w kąciku mam... ten brokatowy eyeliner z Kobo. Jest bardzo fajny. Także tak, dalej się nie mogę przyzwyczaić do moich nowych włosów. Ale długość jest dla mnie idealna, właśnie taką chciałam. Wczoraj wam pokazywałam, że budowałam tutaj tą komodę. I jak widzicie, jest zrobiona. I tutaj już powkładałam wszystkie przygródki. Tutaj są jeszcze jakieś inne rzeczy. No i to oczywiście, problem tego to jest, ja nie wiem, chyba na inny dzień. Wszystko sobie powkładałam tutaj na razie, wszystko poza brokatami, bo mam jeszcze dwie takie przygródki, ale one mi się już nie zmieściły do tego. Więc tam jest ogólnie straszny bałagan, nawet tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, co mam, czego nie mam, co gdzie jest. Więc myślę, czy nie zrobić takiego sprzątania kosmetyków. Wiecie, może kategoriami, może wszystko od razu, zobaczymy. Ogólnie jakoś tak teraz lubię siedzieć w tej garderobie, więc... moje usta cały czas maleją, one się jeszcze zmniejszą, ale już wyglądają spoko. Więc ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego, bo już nie widać tej dysproporcji. Nie, po prostu nie mogę przestać się śmiać, wyglądam komicznie teraz. Wyglądam, jakbym zaraz miała wziąć mikrofon i wystąpić w teledysku. No, dobra, kolejna kwestia, o którą chciałam was zapytać, więc tak. Tak jak powiedziałam, będę robiła porządki w tych kosmetykach i jeżeli jest tutaj ktoś... albo ogólnie, dajcie mi znać, czy chcecie, żebym skompletowała po prostu z tego paczki. To będą kosmetyki używane, więc wiadomo, że ja nie chcę tego ani sprzedawać, ani rozdawać w, wiecie, jakichś konkursach, no bo jakby to są używane kosmetyki. Ale jeżeli jest tutaj ktoś z was, kto chciałby po prostu dostać używane kosmetyki, one nie będą po terminie ani nic. W większości to będą kosmetyki, które były użyte raz, dwa razy, albo w ogóle tylko otwarte i zesłoczowane i nawet nie używane. Bo po prostu tonę w tym wszystkim, a chciałabym właśnie znaleźć tą swoją kreatywność znowu, która wraca powoli tymi makijażami takimi artystycznymi bardziej, śmiesznymi, bo to jestem w 100% ja. Witam was z powrotem w mojej garderobie. No chyba zaczynam po prostu tę pracę nad moją kosmetyczną kolekcją. Na razie pokażę wam, jak to wygląda mniej więcej, bo ja po prostu wzięłam wszystkie te przygródki, które miałam i powsadzałam tutaj i no na razie to średnio tak wygląda. Bardzo, o nie, nie mogę dwóch naraz, bo się przewróci. No i tutaj jest to, to pokazywałam milion razy, tutaj są też jeszcze jakieś rzeczy. Wybaczcie, że jestem w szlafroku. O. Ale właśnie trochę mnie coś zbiera, jakieś przeziębienie. Trochę się tak średnio czuję, ale dzisiaj jest piątek. Chcemy wyjść gdzieś na jakąś imprezę może. No ale to do tego, zanim wyjdziemy, to będzie 23-24 pewnie. Więc mam czas i troszkę sobie tutaj może zrobię. Może przejdę przez to, co tutaj mam i najpierw sprawdzę, co zostawiam, co wyrzucam. Znaczy nie wyrzucam, tylko co... czego nie potrzebuję i co idzie albo do oddania komuś, albo zapytam rodziny, kto co chce. Dobra, więc zacznę od tamtej części, tej co pokazywałam wam, tutaj taki rozpierdziel.
tego na razie nie ruszam. Do tego przyjdziemy w swoim czasie. Na razie tutaj te inne szuflady. Mam 6 korektorów Yves Saint Laurent i dla mnie jakby potrzebuję dwa, bo to są dwa rodzaje jakby. I tylko muszę zobaczyć, które kolory, bo dla mnie były dobre te najciemniejsze. Słuchajcie, ja mam tylko więcej, bo ja dzisiaj się malowałam innym kolorem na 100%. Korektor Make Up Revolution za ciemny. Tych korektorów Last Ingredients to ja mam chyba z 6. A to są stare wersje, więc to już idzie do wyrzucenia. Tutaj mam 30, a tutaj malowałam się gdzieś 10. NC20. On jest strasznie ciężki, oddam go mamie. Moja mama go lubi. Catrice zostawiam, to jest mój niezawodny korektor, on musi ze mną być. Te bardzo lubię, Collection Lasting Perfection, mam dwa, ale sobie zostawiam. Match Perfection sobie zostawiam, też go lubię. Tutaj mam kolejny zły kolor, Make Up Revolution. Po co ja w ogóle trzymam rzeczy, które nie są nawet mojego koloru? I mam tak, mam te Lovely. I jeszcze ten, to też jest Lovely. Jakie tutaj są kolory. Czyli też do oddania. Nieźle. Tutaj mam takie korektory razem z pudrem. W sumie to jest fajna opcja, żeby dowrzucić do torebki. To jest Rimmel z bazy. O, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tego tu mam o wiele za dużo. Nie potrzebuję dwóch, bo mam dwa, więc to może iść. Tego jakoś super nie używam. Ten lubię. Ten też lubię. Maybelline nie używam. Smashboxa lubię. Urban Decay. To jest so complexion. Nie do końca. Make Up Revolution tego nawet nie używałam. Nie potrzebuję tego, nawet tego raz nie użyłam, a to było w tym kalendarzu adwentowym. Słuchajcie, jak ja będę chciała kupić kolejny kalendarz adwentowy z kosmetykami, to szczelcie mi w twarz po prostu, bo co? Dobra, to tyle sprzątania na dziś, trochę tutaj poukładałam. W sumie bardzo fajnie się to zmniejszyło, jestem z siebie dumna, będę miała dużo miejsca na nowe kosmetyki. Dzień dobry wszystkim, idziemy na festiwal tatuażu na warszawskiej Pradze, więc powiem wam skąd co mam. Buty Kazar Studio, skórzane takie zasuwane spodnie, są z Bershki z zeszłego sezonu, tu jest koszula H&M, która mi się mnie pod spodem, i mój różowy makijaż w kąciku i lecimy. Słuchajcie, idę do domu. Tutaj mam buty na zmianę, bo oczywiście do prowadzenia są płaskie. Ja nienawidzę i nie potrafię w takiej platformie jeździć. No przepraszam bardzo, może jakbym miała automat, to byłoby łatwiej, ale niestety nie, wracam do domu. No i byliśmy na tym festiwalu tatuaży. Zrobiłam sobie tatuaż. To słuchajcie, nie mogłam się opanować. Musiałam zrobić, musiałam. Zaraz wam pokażę, zresztą będę w domu. Niestety nic sobie nie ponagrywałam, bo zapomniałam, bo jestem taka zapominalska. Mam nadzieję, że YouTube mi nie zbanuje tego filmu za to, że jestem teraz w samym stoniku. Ale chciałam wam pokazać nowy tatuaż. A może sobie tutaj tak usiądę? Czy wy coś widzicie? Ciężko. I to jest taki bardzo delikatny kwiatuszek właśnie, który zrobiłam... O nie, jednak widać. Zrobiłam przy szelce stanika. Myślę, że fajnie to wygląda. Właśnie bardziej już bym się spodziewała, że Robert zrobi jakieś. Ja szczerze ani nie miałam pomysłu na nowy tatuaż i tak w sumie jakoś nie myślałam o tym. Ale podeszłam do jednego z stanowiska, stoiska i właśnie zobaczyłam ten wzór i strasznie mi się spodobał i od razu pomyślałam o tym miejscu, że będzie to fajnie wyglądało po prostu, jakby tak dla mnie. Także zrobiłam i w tym momencie mam, wydaje mi się, że 14, ale kurde, nie, policzę.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć po tej stronie. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I tu mam 13, 14. To jest mój 15 tatuaż? Myślałam, że 14. Pogubiłam się, słuchajcie. Ale. Okej, niech będzie 15. Wow, jak to brzmi, mam 15 tatuaży. Ja. Bo muszę przestać. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że. Co ja robię? Mam nadzieję, że ostatni vlog wam się podobał. I zaczynamy nowy, nie wiem, tak jakoś polubiłam to takie codzienne, niecodzienne nagrywanie. Słuchajcie, może nie wyglądam, ale czuję się tragicznie. Chociaż i tak o wiele lepiej niż wczoraj, wzięłam lekarstwa, już jest troszkę lepiej, ale i tak jakaś choroba mnie złapała niestety, a nie mam czasu na chorowanie. Mam naprawdę bardzo, bardzo dużo zaplanowanych rzeczy na wrzesień i październik. Także kuruje się cały czas jakieś lekarstwa, wiecie, żeby jednak nie spędzić całego czasu w łóżku. Ale dzisiaj zrobiłam już praktycznie wszystko, co miałam do zrobienia, więc teraz robię sobie jedzenie. Trochę posprzątam, żeby się też jeszcze nie przemęczać. I wracam do łóżka, będę sobie montowała dzisiaj na laptopie w łóżku, oglądając jakiś serial. Moja garderoba piękna, posprzątana. Jeżeli macie jakiś pomysł, co mogłabym pozawieszać tutaj, ale mi się prześwietla ekran. Tutaj tablica korkowa, taka wielka, więc jeżeli macie pomysł, co mogłabym tam dać, coś fajnego, dajcie mi koniecznie znać, bo tak pusto, co? Trochę. Pokażę wam jedną paczkę. Tu jestem na dole. Słuchajcie, dostałam takie przepiękne, może tak wam pokażę, pudełeczko od Max Factor i mamy całą gamę kolorystyczną tych podkładów Facefinity. Nie używałam nigdy, szczerze mówiąc, więc jestem bardzo ciekawa. Kurde, tak dziwnie przyświetla mi dzisiaj ta kamera, ale możecie zauważyć, że mamy bardzo zróżnicowane kolory. Ten pierwszy, dziesiątka, jest praktycznie biały, więc myślę, że się fajnie sprawdzi osobom, które mają bardzo, bardzo jasną karnację. I tutaj do trochę ciemniejszych, czekajcie, to jest chyba trochę nie po kolei poukładane, bo tutaj jest 40, więc to powinno być tu, tu. I wszystko powinno być przesunięte. Ktoś mi tutaj źle poukładał. Do tego mamy trzy korektorki, także będę sobie pewnie to testowała niedługo i dam wam znać, co i jak mi się sprawdziło, ale na razie to zamykam. Wsuwam tutaj. No i trochę wam pokażę moją kolekcję kosmetyków, bo udało mi się to trochę posprzątać. Tak tylko wam pokażę, bo na pewno zrobię jakiś osobny filmik o tym.